Ej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony EUDKI. It's interesting how the truth can sometimes seem might malleable, depending upon your point of view. Like how those dime novels make you out to be something you're not? Jack, don't be starting trouble. No, he's right. They do tend to exaggerate. Did they exaggerate your part in taking down the Daltons? Well, I was there in the flesh, boy, so I saw what happened firsthand. No i moi drodzy, ponownie widzimy się w Call of Juarez. Gunslinger. Bracia Daltonowie. Those Daltons were lawmen once, before they all went bad. Robbing banks and trains clear across the territory. Until Coffeyville, of course. I was one of the citizens who took up arms that day. Fighting on the side of right. I did my best, sir. We all did. Tym razem, moi drodzy, jak widzicie, mamy opowieść Bena. To jest ciekawe. Tutaj na dole szary wilk niejski, szaman w niejasnych słowach przestrzegł Sylasa przed popełnieniem czegoś tam. Nie zwróciłem uwagi dokładnie, znaczy nie zdążyłem prostego doczytać do końca. Zobaczcie. One of my friends was a local gunsmith. And he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the Daltons got it in their heads to rob two banks at the same time. Two banks on the same damn street. Wie co mnie boli? Nie wiem, gdzieś podział ten drugi nasz rewolwer tutaj. Ale weźmy sekret od razu. Przeszukajmy na ten sekret. To jest ciekawe od razu. Właśnie tak jak mówię tutaj. Pytanie, gdzie oni są. Ponasi. Oh, you're nobody next to Jesse James, you'd say. Finally, the bastard took his brothers to Coffeyville just to shut her up. Right. It's always the woman's fault. Well, the locals recognized the Daltons right off. Before they could get away, half the town took up arms to defend their property. Their first mistake was pulling a job in their own damn hometown. The boys grew up in Coffeyville, so everybody knew them. The bank teller tricked them, telling them the time lock on the safe wouldn't open till 9:30. Well, that gave the locals enough time to prepare an ambush for those sons of bitches. Nie wiem, trochę, co się dzieje, bo się chyba troszkę skrypty zbugowały, czy może to ja się mylę? Ponieważ ci panowie chyba powinni się byli ruszać, czyż nie? Panowie, chłopaki, czego wy tam celujecie? Czy mamy po prostu tam wejść? A tak, rzeczywiście my tam mamy wejść, okej, okay, wybaczcie. Myślałem, że ich jeszcze tutaj nie będzie teraz. A może dopiero będziemy się rzeczywiście przygotowywać na nich? Tu się okazuje, że jednak jest trochę inaczej. A powiem wam, że kozackość jest trzeba z tego. Tej strzelby, którą mamy teraz. Czyżby kolejny sekret? Nie, tylko amunicja. Tej amunicji jest w cholerę, więc jestem sobie zadowolony. Co tutaj możemy wymienić, halo? Wiem jakąś wymianę, czekajcie. Ja mogę wymienić? A, tutaj jest. Rzeźbiony Ranger z Quickshotera na rzeźbiony Ranger. A nie, ja zostaję przy Quickshoterze, ponieważ Quickshoter się dużo szybciej przeładowuje. Proszę pamiętam, czekajcie, tak? Dobrze mówię? No, w miarę, powiedzmy. A wyważamy kolejne drzwi i wbijamy. Pięknie, poszło. The brothers paid dearly for their stupidity, but everybody knows they had it coming. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. Oczywiście, Dwight, jak zawsze, wszystko spieprzy nam. It was high noon. A posse of U.S. deputy marshals were on the rooftop across the street. Zobaczcie, znowu się w ogóle cała opowieść od początku zaczyna, jak widać. Tak, zapomniałem o tym, że są jeszcze okna tutaj. No, powiem, że za chwilę nieźle nam idzie. Mój błąd? Tutaj z tym jednym gościem. You went in there alone to confront those criminals. Oczywiście magiczna shouted, where are you going? Are you crazy? Hey, what are you doing, dumbass? That rifle's mine. But he paid him no mind. He saw a way to get around to the back of the bank. Klasyka, po prostu. To jak się baduje tej historii, to jest coś pięknego. From a direction they weren't expecting. Gdzie tył? Nie.
Czy miał tutaj wejść do góry? Oj nie, nie mówcie mi, że na dach po prostu widzimy. O Jezu. Jezus Maria, kto to wymyślił? Laughing at danger as he did. It was brave men like him who risked their lives to tame this wild country. Już wiem, że to się bardzo źle skończy i jeszcze raz będziemy musieli tutaj wszystko od nowa całkowicie ogarniać. Amunicja zebrana. Jakaś wbijamy. Jeszcze raz zaczynamy się bawić. Poszło, pięknie. Did what other men couldn't or wouldn't to make this country free. A nie on, żeś innego Ranger, okej. Okay. Ja mogłem wymienić na Quickshotera. Okej, to jest czysto, bo to jest nasza okolica. Tylko chwila, gdzie tutaj są drzwi? Tutaj, tak? Tak. Jest trzeci? Że wszystko? Bo wychodzi na to, że tutaj to jest na razie wszystko. Leży. Leży? Pięknie. Zobaczcie, staram się używać tego wzroku, czy jakkolwiek to się nazywa, jest tego spowolnienia czasu w każdym razie. No uważam, że też jest jakieś... To dosyć fajnie po prostu wygląda filmowo, tak? To wszystko? Ewidentnie nie. O fuck. Jebałem. Przepraszam najmocniej. Wypsułem to. Uwielbiam to spowolnienie czasu. To jest coś pięknego. Strzałowce raczej mnie nie interesują, aczkolwiek wolałbym korzystać ze strzelby. On jest... Karabin jest dla mnie dużo przyjemniejszy po prostu. Okej, okay, to już wszystko. Czyli idziemy tam. Czyli znowu robimy dosłownie to samo i uważamy w ten sam sposób drzwi. Silas Greaves, and when the dust finally settled, he was the last man standing. I uwaga, uwaga. Sorry, kid, but that just wasn't the way it happened. To jest moja ukochana część tej opowieści. It was early evening, not high noon. W końcu jesteśmy znowu sobą, powiedzmy sobie szczerze. The Daltons blew up a safe, and we're all set to hightail it out of there. I was late to the party and Coffeyville was already up in arms. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping like flies. No cóż. No i braci Daltonu. Bob, Emmett i Grat. Te wspaniałe chusty. Waiting for them to do something reckless. Ładnie mi się głupio oberwało. And finally they did. Those stupid bastards decided to rob two banks at the same time in the same town where everybody knew them. But they still had friends in Coffeyville. Tak, cholera, pieprzony tarczownik. Nie znosz tych gości. Ponieważ są dosyć mocni i twardzi. Kanać tutaj cisza. Chyba tutaj poszli, nie? Fuck. Cholerny tarczownik kolejny. Czekajcie. Użyjmy czegoś innego. Żegnam pana. Dziękuję, dynamit zawsze robi robotę. Kurde, ten quickshotter kusi, ale ten na sześciostrzałowiec rzeźbiony jest co lepszy, ponieważ ma gwiazdkę przy sobie. To oznacza, jak się nie mylę, jest po prostu ulepszony. Fuck. Okej, udało się. They were coming at me from all directions. Patrzcie, teraz na chwilkę przerwę, gdyż tutaj mamy te strzelby, tak? I co to było? Poszukiwać prawdy. To raczej mnie nie interesuje aż tak. Powiedzmy, podczas stawania mają tutaj zwiększoną precyzję. Nie. Szybkie palce, myślę, że to mnie bardziej interesuje. Powiem legendarna, zdobiony sześciostrzałowiec odblokowany. Okej, okay, milutko. Aż tutaj też chyba właśnie to odblokowaliśmy. Rzeźbiony Ranger, przepraszam. 25 zasięg, 30 odrzut, a tutaj mamy 30 szybkostrzelność i 15 szybkość celowania. Spoko. Nie narzekam naprawdę. No jest to coś fajnego, powiem szczerze. I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose them. Problem was, they knew the town better than I did. And to top it off,
I found myself in the middle of another shootout entirely. Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. They were cousins of the Daltons. We gotta get out of here. And they were shooting at the Browns, who were shooting at the Daltons. Which wasn't any surprise, because those two families have been feuding forever. Powiem wam, że teraz się akurat zaczęło robić ciekawie. They shot at the Smiths, pissing off the Heimhoffers, whose daughter recently married a Smith. Well, bullets were flying every which way as all the old feuds in Kansas caught fire all at once. There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeyville that day. But that's just the way life is sometimes. Shit happens. Powiem wam, że to jest naprawdę fajne, że się dzieje. Przede wszystkim dlatego, że jest po prostu dużo zabawy, tak? Dużo takiego strzelania. Zakładam, że tutaj może gdzieś być sekret do góry. Ale może jednak nie. I co, wyważałem po prostu. I to jest ktoś martwy, kogo chyba zabiliśmy chwilę temu. No ale sekretu niestety nie widzę, nie widu, nie słychu. Szkoda, liczę na to, żeby mieć tutaj kolejny. A nie, tutaj jest, proszę bardzo, znalazłem jednak. Patrzcie, Daltonowie. Ale lecimy. Myślę, że ta kolorystyka wieczorna najbardziej mi przeszkadza. But they always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least two of them to escape. The third brother stayed behind to plant me, just in case that trap of theirs didn't work. Jak widać, chyba nie wypaliła niestety. W razie biegniemy za braćmi Daltonami. Dobrze, nie Daltonistami. Czekajcie, a jak się tutaj dalej dostać? Chyba, że tędy nie, to by nie miało sensu. Tak? Może jednak? Nie, to nie ma dla mnie sensu, ale dobra. Jeronimo. Właśnie. Dlatego uważam, że to nie ma sensu. Ale jak tutaj wejść dalej? Bo nie pamiętam przy czym moment. Czekajcie, dajcie mi chwilę. Teraz tak już przemyślę. No trochę straciło pędu to wszystko, ale. Dlatego, że ja tak jak mówię, nie mam po prostu pojęcia, jak dalej przejść. A, tędy może. Okej. Okay. This is where it ends for you. He was determined to protect his brothers. I understood how he felt. Taking me on all by his lonesome wasn't exactly a recipe for a long life. Zobaczcie, ja musiałem po prostu strzelić tyle razy w twarz. Fuck. Chciałem od niego uciec właśnie, gdyż prawie mi się po HP oberwało. On do mnie dosyć mocno podszedł, jak widać. Było. But Emma Dalton survived the robbery in Coffeyville. He's the only Dalton who did. They say he was shot 23 times. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in him? Jestem ciekaw, czy tutaj zostało nagrane dokładnie ile razy go strzeliśmy. Jeśli ktoś to policzy, to byłbym wdzięczny. But I have to admit, that boy had grit. Oh yeah, i odkryliśmy dwa okruchy z trzech prawdy. Znaczy dwa z trzech okruchów prawdy. Jest fajnie i powiem wam tak, to jest naprawdę świetna, świetna zabawa, mocno polecam tę gierkę, jeszcze raz. Jak widzicie, to ta historia, która się po prostu powtarza na przykład po 2-3 razy, przez to, że każdy zna inną wersję, to jest coś pięknego. Mnie to mega, mega jara, dlatego, że to są takie właśnie, wiecie, lokalne opowieści i każdy zna swoją własną wersję tej historii i to rozgrywamy. It took me a couple of days to track the Daltons down. They can't get away with this. And in that time, a whole posse of local vigilantes offered to lend a hand. Gajcie, muszę ogarnąć, czy to wszystko działa, dobra. They seemed as determined as me to find those outlaws. But as we headed into those swamps, it was like I had my own private army. There was no way those boys were getting away this time. It was early fall, right? Beautiful time of year. At least you had the weather on your side. Zatrzyma się teraz? It was damp and foggy as hell. It was tough to stay on a true course. So we kept an eye out for landmarks. Się zatrzyma i wiecie, nagle będzie zmiana otoczenia, wybaczcie, ale... Nie każdy go zaspędział. Tutaj coś będzie, pewnie niespecjalnie raczej. No właśnie, znaczy nie możemy tutaj wejść. Nieważne. Tędy też nie przejdziemy. Tamta wieczorna pora mi się nie za bardzo podobała ostatnio. W ostatniej misji, gdzie walczyliśmy z Emmetem.
rains that year were torrential, so the whole area was flooded. Podoba mi się to, że został tutaj wyłączony. Ten znacznik celu. Ja powiem wam, że chciałbym też się porozglądać, bo nikt nie wiadomo, czy gdzieś tutaj właśnie nie będzie na przykład sekret. Właśnie, troszkę się porozglądam, ponieważ ostatnio, tak jak mówiłem, chyba nie za bardzo się rozglądałem. Tym bardziej, że teraz nie ma takiej akcji, więc uważam, że tutaj zatrzymanie się nie zmieni aż tak bardzo. Except for some bitches ahead of me wanted to do me harm, so I had to face them alone. I wondered why my compatriots didn't come running when they heard the shots. Może ich też zabić coś. So did you find the Daltons? Not yet, but I did have the questionable pleasure of meeting a few of their friends. I boom, moi drodzy, i boom. Znaczy, nie mówię tutaj o leku, tylko o... co mi się stało. Dobra. To jest cisza. Established quite a reputation by that time, so they attracted all manner of riffraff to their cause. Karabin na strzelbę wymieniamy. Niech będzie. Już cholera wolał... nie, wiecie co, wolę strzelbę moją. Znaczy karabin, przepraszam. Ten nie żyje. To jest jeden. O cholera, no nie jest za ciekawie, powiem szczerze. A to jest strzelec. Strzelec jest minibossem, z tego co widzę. O cholera, niedobrze. Strzelec jest takim minibossem tutaj, tak jak w tarczownicy, jak widać. Wydaje mi się, że zmieniła mu się tekstura po tym strzale. Dobra. Dostał. Coś jeszcze? Nie, już na razie chyba tyle. Leży? O cholera, to jest koniec strzelec. Ok, chyba już czysto na razie. Biegniemy dalej. Znowu amunicja. Dobra. Dostał. Dostał. Teraz mnie tutaj okrążą pewnie. Wolałbym tego uniknąć. Właśnie. Dostał. Kolejny leży. Zobaczcie, staram się naprawdę skupić na tym, co się tutaj dzieje przede mną. Chyba bardziej na komentarzu czasem. A na razie chyba znowu będzie cisza. A barn materialized as if right before my eyes. I scrambled up top to get a better view. Podoba mi się, że użył słowa materialized. Ja mogę niby teoretycznie wziąć tego obrzyna, a ja naprawdę nie chcę, nie lubię tego obrzyna, ani nie lubię za bardzo strzelby, więc wybaczcie. Jeśli trochę nie będę robił tak jak należy. To można wejść oczywiście po tym. Tu nam się od razu za jakąś znajdźką, przypadkiem. So, how did you get out? The barn doors was open. About right then, I saw some suspicious characters running through the bushes. Of course, I followed them. Ah, kurczę, nie dało się ich zabić, szkoda. But that goddamn swamp was like a goddamn maze, and pretty soon I had no goddamn idea where I was. Steve? Huh? Oh, no, I'm listening. Indians surrounded me from all sides. Tam widziałem jednego, ale na razie z tyłu nikogo nie widzę, więc skupię się na tych przed nami. Indians? They were Indians. No. I just wanted to make sure Steve was paying attention. Now where was I? You were following the Daltons through a swamp? That's right. See, Steve? Dwight's paying attention. No, I'm listening. I was just resting my eyes. Oh, it's a pięknego. Where was I? The Daltons. Right. See, there's a reason so many outlaw gangs are made up of brothers. Being a brother is a very sacred thing. It's a bond like no other. To pójść w tę stronę, ponieważ tutaj widziałem, że nic nie było pokazane strzałką. Się rozejrzeć, po prostu czegoś nie ma ciekawego, na przykład właśnie znajdźki czy coś.
A nie, wychodzi na to, że po prostu okrążamy w kółko. A szkoda, bo naprawdę czasem chciałbym tutaj znaleźć taką znajdźkę, nie idąc po prostu za szlakiem. Tym bardziej, że właśnie tak jak mówię, nie cierpi na tej misji akurat dynamika, ponieważ ona ma być taka wolna. My się przedzieramy przez bagna w końcu, tak? Tymi Indianami oczywiście coś złotego. Okej. Poszło, ładnie. Jeszcze nie. You Kansans breed like rabbits. More Smiths or Heimhoffers or who knows what. Ale rano. Oj, to się bardzo nieciekawe rzeczy właśnie stały. A nie, że jeszcze powinien być chyba tam jeden przynajmniej. Jest, właśnie widzę go. Fuck. O, nie uciekłem stamtąd. Przydało się go właśnie wyeliminować. Czy on nie dostanie? No dobra, nareszcie. Zobaczcie, spojrz do tych trumien tutaj, bo ponieważ są trzy trumny. Ciekawe czy każda z nich ma być dla każdego z Daltonów. By wiesz, taka metafora. Ale widzę, że tutaj... O, nie przestrzeje się, niewidzialna ściana. Kurcy gry, tak się nie robi, nieładnie. Czekajcie, dobra, teraz co by dalej? Zimna furia. Zwiększona obronie w trybie koncentracji. Okej, okay, a tutaj? Szybsze celowanie. Wolę szybsze celowanie. Uważam, że to jest ciekawsze. Dla nas w chwili obecnej. Gdzieś tutaj byli? Właśnie. Cholera. Niedobrze. Z tych stron. Leżą. Wchodzą te trumny. Ten rzeźbiony ranger, rzeźbionego rangera można wziąć. Double kill. Pięknie. Jeszcze jeden. Czekajmy, aż się wychyli trochę. Fuck. Cholernik mi strzelił. Za grobu. Decyzje są troszkę szybsi niż je, jak widzicie, pod kątem strzelania. Nie jestem specjalnie dobry w tym, muszę to przyznać. Także. A tam jest jeden. A tutaj są w ogóle ci tarczownicy znowu. Czekajcie. Nie chciałem kół, tylko chciałem czwóreczkę. Okej. Okay. Ten nie żyje. Tam był chyba jeszcze jeden. A on chyba też już nie żyje, dobra. Przy okazji, tak by the way, tylko przytoczę tutaj pewien komentarz, który był absolutnie złotem, jeśli chodzi o tę serię. Mianowicie, że firmy produkujące amunicję, czy ogółem wytwórnia amunicji, musi być ze mnie naprawdę dumna, w sensie fabryka broni. Gdyż zużyłem tyle amunicji, że jestem w stanie na jednego człowieka wypróć dwa magazynki. Okej. Okay. Tyle spokoju. To było trochę niezamierzone z mojej strony, aby się dawać tak postrzelić tutaj temu panu na górze. Zobaczmy, czy tutaj u góry nie będzie na przykład jakiejś znajdźki. Nie, ale jest za to przynajmniej... Przynajmniej... przynajmniej chciałem powiedzieć, że są... To jest dynamit, o cholera. Oberwałem. Jasny gwint, tutaj ten do mnie strzela. A tu tam był jeszcze jeden, pamiętam, właśnie, jest. No powiem wam, że to jest ich strasznie dużo. I to przedzieranie się przez bagna wcale nie jest przyjemne, niestety. Najgorsze, dosyć mocno mi się obrywa. Póki co. Chciałem tutaj sprawdzić, przy okazji nikogo nie ma na 100%. Tutaj ponownie pusto, jeśli chodzi o znajdźki. Tam kogoś słyszałem. Jest, okej, okay, rzeczywiście. Mam nadzieję, że zaraz gdzieś się znajdą. Póki co niestety jest dosyć krucho pod tym kątem. Jak tak patrzę. Bo trochę nam to naprawdę idzie długo. 24 minuty już prawie zdłużyliśmy na te dwie misje dosłownie. No wybaczcie, ten jeden Dalton to nie była misja, która była warta po prostu całego odcinka, tak więc...
tym wypadku będziemy po prostu się zajmowali wszystkimi Daltonami naraz, myślę. Tylko boisz, że... A goddamn steamboat. A steamboat? In a swamp? Yeah, Steve, but this wasn't much more than a wreck, really. But how'd a damn steamboat end up in the swamps? Guess it floated off during the flood of 89. Now, was it a sternwheeler or a sidewheeler? What? Does that really make a difference, Steve? It was a steamboat with a goddamn army on board. No ja przyniosę wiecie na drugą stronę. Teraz? O to chciałem właśnie powiedzieć, że... Jeżeli tak chciałbym się zająć właśnie wszystkimi Daltonami w jednym odcinku. Uważam to po prostu sensowniejsze. Gdzieś tam jest, tak? Widzę go. Leży. Ktoś jeszcze? Gdzieś jeszcze z tej strony? Nie. Mówi, co jest cisza. I ten jeszcze w ogóle z tym tylnokołowcem czy bocznokołowcem. Tak, jeśli ktoś nie zrozumiał, to po prostu były statki parowe różnego rodzaju. O cholera, oni mają ten dynamit na sobie. Na tym powieszani cali właśnie. Ten też. Były statki parowe, które miały z tyłu właśnie koło, a były statki, które miały po prostu po bokach dwa koła, tak więc od razu to tak wyjaśniam dla osób, które by na przykład nie ogarnęły, o co z tym chodzi, chociaż wątpię, czy rzeczywiście ktoś, kto tak w miarę cokolwiek widział z historii, czy na historii, nie wiem, gdziekolwiek byście to nie widzieli. O właśnie, sekrecik, proszę bardzo. Dachu do paru statki. To wątpię, żeby taka osoba nigdy nie widziała właśnie statku parowego, nie mogła sobie tego wyobrazić odpowiednio. No cóż, nic dziwnego, powiem szczerze. Tutaj znowu można quickshotera albo na obrzyna się zmienić, ale ja podziękuję, ja mam swoją broń kochaną. Ja dostał w końcu. Trochę mi to nie poszło, muszę przyznać. Z niektórymi ludźmi, jak widzicie, też mam jeszcze drobne problemy czasem. Sounds like you don't give up too easy. That's the kind of man I am, Ben. I set out to do something. I do it. Surrender just ain't in my nature. Plus, I'm stubborn as hell. Póki co jest pięknie, moi drodzy. Idziemy przez to jak w burze dosłownie, przez ten statek cały. Czy upewnić, że tutaj nic nie ma? O! I moi drodzy, mamy w końcu pełen wszystkie sekrety z jednego poziomu. Dostałem w ogóle dwa osiągnięcia. Jeden to było parę statek, a drugi historia prawdziwa. W tym momencie właśnie otrzymany. Tak tylko mówię, ponieważ nie nagrywam na wpadki Steam, ze względu na to, że jej nigdy nie nagrywam. Nie lubię jej po prostu. Przeczytaj, na pewno nikogo nie ma, okej. Okay. Chodzimy w takim razie. Już czuję, że to może się nas bardzo źle skończyć. Dobra, wchodzimy do góry. Zobaczcie, zawsze po prostu 1000 razy sprawdzam wokół siebie, czy na pewno nie ma już nikogo do zabicia, albo kto chciałby nas zabić na przykład. I tutaj zaraz będzie walka. Miał będzie troszkę dłuższy odcinek. Chyba jedyny, jak mi się wydaje do tej pory. Ale mam nadzieję, że i tak wam się to spodoba. Much to my relief, the vigilantes finally arrived. Wow. The leader motioned at a cabin in the middle of the top deck, pointing me directly at the Daltons. I finally had them, after months of dogged pursuit. Co tutaj robił ten gość? Skoro tam była masa ludzi, to ja sam nie wiem. Take him out! I'm sending you to hell! I w tym momencie historia się troszkę odwraca, jak widzicie. The Daltons had played me like a fiddle. Apparently the vigilantes were on their damn payroll. They didn't just want to shoot me. They wanted to burn me alive. But finding my way out of a burning labyrinth proved to be quite a challenge. It was a riverboat, right? I mean, it's not like it was a goddamn ocean liner. Well, yeah, but I was in a fight. Did you hear about that ship that's gonna launch next year? Largest one in the world. We're talking about the Titanic. If you ask me, it's too blessed to. I don't think it'll even float. So anyway, don't be stupid, Steve. They know what they're doing. They say that the Titanic is unsinkable. Oh God. But getting back to that steamboat, how'd you get off it, Mr. Breeze? I took in a lot of smoke that day, so I admit my recollection might be a bit hazy. But somehow I managed to finally disembark.
I was coughing up smoke and pretty damn pissed. I was done playing games with those boys. Dobrze, nie wiem przynajmniej jak się tam znalazła straż obywatelska, tak? Jak widzicie, teraz będziemy my się zabawiali miniganem. No moi drodzy, chyba takiego czegoś się nikt nie spodziewał, czyż nie? Chyba to się przed chwilą zespiły nam postaci na ekranie z dupy, troszeczkę. Więc są drobne niedociągnięcia pod kątem kodu. Ale myślę, że da się to wybaczyć. Więc ile expa przy okazji. Cyk, exp, więcej expa. Level up. I jeszcze to nie wszystko. I jeszcze robimy więcej punktów. Zobaczcie, ile my trzepiemy po prostu tych punktów naraz. To jest poziom, na którym można tak nabić sobie poziom. Jakkolwiek to nie brzmi. Dostałem w ogóle osiągnięcie strzelanie do kaczek. Pewnie za właśnie zrobienie dużego combo. Dzisiaj wysokiego combo. Weren't about to come at me one at a time. They were in this together. Gdybyśmy teraz walczyli, tak. Determined to take me down. Zobaczcie, to jest coś pięknego. This time the odds were on their side. Zobaczcie, coś pięknego. Tym razem mamy walkę z dwoma naraz w pojedynku strzeleckim, w sensie w pojedynku takim typowym jak na Dzikim Zachodzie, tak? Okej. Okay. O, cholera, byli szybsi. Okej, okay, to się jeszcze zrobi. Spokojnie, jeszcze damy radę. To jeszcze raz, spokojnie. Wiem już, który z nich wyciąga broń pierwszy przynajmniej. Tyle dobrze. Najgorsze jest to, że trzeba się skupić na dwóch rzeczach naraz, niestety. Okej. Okay. Okej, ten dostał. I obaj leżą. A sad end for those two. If they'd only known that Emmett was still alive despite his wounds. Paroled 14 years later. He moved to California and sold real estate and lived off the legend of that fateful day. And the tragic death of his two brothers. Już jak widać i brat nie był bez winy, znaczy nie był bez winy, został taki jaki był, tylko po prostu żerował w inny sposób. No moi drodzy, tymczasem mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie lajka, dajcie suba, możecie zostać również patronami na Patronite albo wbić na naszego Discorda. A tymczasem żegnam się z wami i zapraszam do kolejnego odcinka z opowieści na Dzikim Zachodzie. Do zobaczenia i na razie.